Siemanko. W ostatnim czasie dużo osób do mnie pisze a propos właśnie, żebym wyjaśnił sprawę anten 5G, tego co nas wszystkich czeka, tego dramatu ludzkiego, żebym to dobrze wyjaśnił, wytłumaczył ludziom, na czym to polega, gdzie jest zagrożenie i jak się przed tym chronić. Sprawą 5G, w ogóle co to jest kurwa 5G? Jest to niewyobrażalnie szybki internet. Co on niesie, jakie zagrożenie? Kurwa, to jakbyście weszli do kurwa mikrofalówki. Mniej więcej na tej zasadzie to działa. Są to potężne fale, które oddziałują na nasz organizm raczej negatywnie, bardzo negatywnie mógłbym powiedzieć. Zresztą to dowiodły moje eksperymenty. Od kilku tygodni zajmuję się antenami 5G i w ogóle w całym tym gównem. Mając miernik, mierzyłem w różnych miejscach, tam gdzie już uruchomione są anteny 5G. Niektórzy w ogóle już się podpalili w pizdu, bo ludzie się boją, ja to rozumiem, bo to niesie ze sobą jakieś tam zagrożenie. Jak się teraz chronić przed takim gównem? Wziąłem ten miernik, sprawdzałem różne pola magnetyczne, mógłbym powiedzieć fachowym już językiem. I kurwa, sprawdzałem tu, sprawdzałem tam i szukałem różnych ogólnodostępnych materiałów, które mogłyby rzeczywiście, kurwa, ratować nasz organizm przed tymi szkodliwymi falami. Jaki materiał, kurwa? Niektórzy pewnie się domyślają, jaki materiał jest taki najbardziej hardkorowy i najbardziej może nam pomóc, kurwa. Zwykła, kurwa, ta folia, kurwa, aluminiowa. Jak teraz zrobić w ogóle? Jakie części ciała atakuje głównie ten przekaźnik z anten, kurwa, z anten, kurwa, 5G. Według moich obliczeń okazało się, że zazwyczaj działa to na czubek naszej głowy, kurwa. Jak teraz to zrobić? Jest to zwykła folia aluminiowa, kurwa. Zobaczcie. Na pewno matka ma gdzieś tam, kurwa, w kuchni, kurwa, w szufladzie. Musicie zobaczyć gramaturę, kurwa. To jest taka zwykła, jedna z tańszych, podstawowa, kurwa, folia. I teraz jak to zrobić? W przypadku zwykłej folii, tak zwanej kuchennej, kurwa, musimy wziąć 4 warstwy w tym przypadku. Ja mam dość duży łeb, także ja biorę na jakąś tutaj 70 cm, ja mam gdzieś 60 cm średnicy łeb. To musimy tutaj wziąć sobie 70 cm, zaraz pokażę wam wszystkim, o co chodzi. Jak to jest najszybciej zrobić. Jest to tak zwana, kurwa, ja to nazwałem, tak zwana, kurwa, czapka anty, kurwa, 5G. Chodzę w tym od jakichś 2 tygodni. Ludzie dziwnie się patrzą, ale ja się dziwnie patrzę, jak oni chodzą w maskach. Co teraz z tym robimy, kurwa? Ja może zmienię, kurwa, tu kamerkę, żebyście lepiej, kurwa, widzieli, o co chodzi. No i zobaczcie, kurwa, mam tutaj te 4 teraz warstwy zwykłej folii aluminiowej. Przykładam ją tu do głowy. To jest banalnie prosta sprawa. Mniej więcej coś takiego. Ściągamy teraz czapkę, tak zwaną, kurwa, czapeczkę, co jest ważne, kurwa. Tego nie obcinamy, tej góry. Co z nią robimy? Zaciskamy to na kozaku, bardzo ostrożnie. 4 warstwy zwykłej takiej folii nam wystarczą. Zobaczcie, co to jest, kurwa. Co to jest, kurwa, teraz? Zadajecie sobie pytanie, kurwa, siedząc z matką i z ojcem, oglądając to. To jest tak zwana antena anty, kurwa, 5G. Co ona, do czego ona nam posłuży, kurwa, na dzień dzisiejszy? Tu uderzają fale, zazwyczaj w górną część naszej głowy. Uderzają fale i one zapierdalają do góry, kurwa, właśnie wbrew, kurwa, prawu grawitacji. I od razu spierdalają do góry, także tak jakby się odbijają, idąc tu po antence i spierdalają, nie? Poprawna czapka wygląda mniej więcej tak. Jakie wady ma ta czapka, kurwa? Ja chodzę w tym od jakichś 2 tygodni. Jakie wady ma taka, kurwa, czapeczka? Problem gdzie polega? Na czym, kurwa?
Problem jest tu, że jak jest wiatr, ona może nam spaść. Zobaczcie, kurde. Ona sama spada, nie? Dlatego będę próbował jeszcze tu zrobić... będę to produkował i sprzedawał prawdopodobnie. Tutaj będę chciał zrobić to... taki sznureczek, nie? Albo gumkę, albo druga opcja, tak zwaną opaskę. Możecie tu sobie zajebać, żeby mieć tutaj opaskę, kurwa. I mniej więcej taka czapka, nie? Polecam polskiemu rządowi, widzę jak dbają o Polaków, to dobrze z tymi maskami, zajebiście, żeby ludzie się nie zakażali i oczywiście proponuję, żeby, bo zwiększyli tam tą emisję, nie, podnieśli tą kurwa poprzeczkę, a propos kurwa tego gówna, żeby wprowadzali to, normalnie z Chin sprowadzali, mam nadzieję, że zrobią znowu most powietrzny między kurwa Polską a Chinami. No i przyleci największy, kurwa, do Polski samolot, największy na świecie, tym razem z tak zwanymi czapkami antykurwa 5G. Coś takiego, jak ja mam tutaj. I Polacy, mam nadzieję, że będą normalnie chodzić teraz w maskach i w tego typu czapkach. Teraz jeszcze o co chodzi z tymi czapkami, kurwa. Wiemy, że już ja jestem teraz na przykład bezpieczny, czuję się od razu lepiej, nie, jak jestem w czapce, kurwa. O kurwa. I ten. I taka czapka, kurwa. Uważajcie, bo kiedy ona traci swoje właściwości, kurwa, mordy. Właściwości swoje traci, jak jest mokra, kurwa. Także nie, jeżeli jest deszcz, zawsze, kurwa, parasol, bo wtedy ona traci swoje właściwości. Do sucha czym ją przecieramy, nie papierem, tylko, kurwa, ściereczką z mikrofibry. Ja to sprawdzałem, kurwa, sprawdzałem miernikiem wtedy, jak się zachowuje, jak jest mokra, jak jest, kurwa, tego. I ten... Do spania możecie sobie też zrobić bez antenki wtedy. Ponoć w noc, znaczy ponoć. Według moich obliczeń wyszło na to, że kurwa możecie sobie normalnie mieć ten. Bez antenki, bo w nocy to mniej działa. Jeżeli wyłączacie jeszcze w nocy Wi-Fi u siebie w domu, to już w ogóle bez antenki wystarczy, nie ma problemu. No i co, mam nadzieję, że już niedługo zobaczę Polaków, jak chodzą w maskach i w tego typu kurwa czapeczkach. No bo to wszystko jest dla naszego dobra, nie? Także dziękujemy wam, rządzie. Mam nadzieję, że powoli już rozpoczynają się gdzieś tam zakulisowe rozmowy naszego prezydenta z prezydentem Chin, że będą, że ruszą do masowej produkcji tego typu czapki. Chociaż można je zrobić samemu, ale wiecie, o co chodzi. Wspomagajmy, kurwa, Polskę. Wspomagajmy produkty, które będą ściągane do nas, do Polski, kurwa. Także ja wypierdalam na miasto. Trzymcie się. Pozdro. Jo.